Cześć wszystkim. Dzisiaj w odcinku w końcu zabiorę się za obornik. Tutaj od baranów i od kur. Miałem, że jak wywalę obornik, to że będę bielił stajnie, ale na razie tego nie zrobię, bo jak już zacznę bielić, to chciałbym wszystko tutaj porobić, ale jeszcze niestety tam jest siano, więc nie mam gdzie go na razie odłożyć, to na razie bielił nie będę, jeszcze czas na bielenie będzie. Na razie sobie obornik rzucę, bo tu już mi się bramka nie domyka. Już tyle tego obornika jest, że masakra, z 30 cm na biedę tutaj będzie. Więc zabieram się za przyszykowanie wideł, taczki, gumeczki i będziemy działać pomału. Więc tak to wygląda. Pierw sobie tu wywalę, a później od kury. Dobra, lecę. Pierwsze taczki pełne. Teraz jadę wywieźć. Niewiele ubyło. Tu z wierzchu jak zawsze suche, a spod spodu mokro. Najwyższa pora wyczyścić im tu, odkazić oczywiście i pościelić świeżą słomę. No więc pierwsze takie załadowane, kury jeszcze sobie tam przegrzebują coś i zobaczymy, ile tych taczek tutaj będzie. Dobra, jadę z tym w pole. Masakra, duszno jak cholera. Już trzecie toczki załadowane, czekają na wywiezienie. Dwie już wywiezione. Tak to wygląda. No, połowa już praktycznie z tego chlewka wywiezione. Tu ze spodu jest strasznie mokro. Nie będę na razie tego ścielał, tylko odkażę i zostawię tak na pół dnia, aby to podeschło. Tak samo tutaj od kur. I dopiero na wieczór, pod wieczór wam nagram, jak będę to ścielał, żeby to trochę przywiało i podeschło. Dobra, rypię tam dalej. Cztery taczki wywiezione. Tu już sobie na wierzch rzuciłem trawę. Mama kosiła, więc wysypałem tu. Będzie gniło lepiej. Tak, zawsze. Pierwsze gnój, później trawę sypię. I później ta trawa rozkłada się, puszcza soki i fajnie to gnije wszystko. Tak tam. O. Tu było wysoko, tak jak tu. Nasypałem trawę, ubiło się i zgniło fajnie. Teraz pójdziemy na chwilę do baranów. Tam mi u nich została jeszcze pewnie staczka jedna do wywiezienia. To od nich będzie 5 taczek razem. I tam może jeszcze z 2-3 taczki od kur. Bo tam jeszcze wcześniej siedział Floki, więc tam jeszcze po nim tego obornika jest. To sobie wywiezę. Na chwilę odgrodziłem, żeby nie jeździć naokoło z tym obornikiem, tylko tu do prosta ściąć. Elegancko. Owce w cieniu sobie siedzą. Tutaj wypasają. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze nie wiem, czy czasem od sąsiada nie kupię siatki, bo zmieniał ogrodzenie i taką zwykłą ogrodzeniową siatką i ten tu pasek tam do tamtego zagrodzenia zagrodził, miałby trzecią kwaterę do wypasania, ale co się okaże, zobaczymy,
czy uda się załatwić siatkę. Jak tak, to biorę się za grodzenie i będą miały trzecią kwaterę. Dobra, zapylam dalej robić, bo nie ma co marudzić. Trzeba to skończyć. Dobra, tu baranów przegródka już wyczyszczona. Zostanie mi zaraz tutaj sandezją to posypać, zdezynfekować. I jeszcze mi zostanie tutaj wyrzucić. Tu już myślę dwie, trzy taczki będą. Teraz jeszcze jadę tą resztę od baranu wywieźć i zabieram się za to. Pomału robota idzie. Ciepło dzisiaj, to można robić. Dobra, już ostatnie taczki załadowane. Teraz będzie posypywanie sandezją. Na koniec przyszedł pomocnik Hubert. I teraz trzeba posypać. Tu Hubinia, choć, bo tu może buciki mokre będą. Posypiemy. Nie, Hubert? To jest wopno. Wopno? Ha? To nie wopno. To wygląda jak wopno. Wopno? No. A skąd wiesz, jak wopno wygląda? No białe. Białe? No. Powiedziałem. Tak? Gdzie? U kogo? We farmingu. Aaa, ty w farminga grasz. No, tu dokładnie czas sandezją sypać. I tak jak mówiłem, nie będę ścielił na razie, żeby to podeschło, o co się mówi. Dokładnie. A każde. Wiesz, kto ciebie lubi oglądać? Kto? Tomek. Tomek? Tak samo jak lubi swoje barany. Też barany lubi? To dobrze. A ty lubisz oglądać? Lubię. Lubisz? Dobra, tu my zasypali. Teraz idziemy do drugiego poziomu. Do drugiego poziomu? Teraz będzie trudniej. Teraz będzie trudniej. Tam nie, bo tam jest mokro. Będzie trudniej. No tu pod klatką to będzie trudniej, nie? No. Mi się kury schowały. Hej, yo. Co powiesz ludziom, co oglądają? Nie. Nie wiesz? Pozdrowisz ich? Pozdrowisz? No to pozdrów. Julkę Strojnik. Julkę pozdrawiasz? Milena? A kogo jeszcze? Nikogo. Tomusia? Tomusia też. Też? Nikogo. Nikogo więcej? Nie. Dobra. Dobra, tu mamy już zdezynfekowane. Milena będzie zazdrosna. Czemu? No bo ja z tobą nagrywam filmik, a ona nie. A, bo ty nagrywasz. Czekaj, bo wygonię kury. Idź kogut. Kurę. No wyłaź stąd. Wyłaź, draniu. Draniu. Dobra. Uważaj na widły. Widły? Tam właśnie przez widły. I jedziemy. Dobra. Jedziemy, to zawieź. I tu jeszcze ogarnę i później nagram wam, jak będę to ścielał. Ale ja nie umiem gadać. Dobra, obornik wyrzucony. Właśnie. Właśnie. Siemanko! Z tej strony Wito! Obornik wyrzucony, na to jeszcze pójdzie trawa, żeby to lepiej gniło. I teraz czekam, aż mój tam wyschnie. Jedzie, brum, brum, i nagram wam, jak tam pościelę. Albo wiecie co, nie będę nagrywał chyba, jak będę ścielił, bo do wieczora czasu zleci, a jeszcze muszę to zmontować i wrzucić filmik, bo codziennie teraz wrzucam. Więc w następnych odcinkach zobaczycie. Siemanko, z tej strony Wito. Chodź. Mój rower jedzie, brum. Nagrasz owce. No, dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Tutaj zobaczymy, może to ogrodzenie zrobię. Zobaczę, czy się dogadam z sąsiadem o tą siatkę. I zagrodzimy. Będę miał więcej wypasania. O, owce już podlatują do Huberta.
Ok? Dojechałeś? Trzymaj. Tak, trzymaj. No i opowiadaj tam coś. Ja ci otworzę. Nagrywaj. Hej, yo! No weź tam do niej. A ja nie mówię. No powiedz coś. Zobacz, pokaż tam małowce. I powiedz, które jakie ma na imię. No. Uciekły mi owce. Uciekły ci? No. Jak mają na imię? Ten mały jak ma na imię? Wejdę sobie do szopki. Do szopki wejdziesz? Jak mały ma na imię? Bimberek. Bimberek. Tylko palcami nie zasłoni kamerki. No. Ty. Większy? Klara tam jest. Klara? Bojka gdzieś tu. Bojka był ten duży. Floki. Floki. Klementyna. I Benia. I Benia. No. I nagle jak obgryzły te. No. Właśnie tak obgryzły drzewo barany. Tak obgryzły? O. Trochę śliskie to jest. Dobra, co? Koniec? Dobra, daj. Dzisiaj na koniec. Dzisiaj to chyba będzie na tyle. Witamy się jutro. Witamy się jutro. Jak się darzy?